Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest popularna rybka sum liniowy lub Platydoras kolczasty, Platydoras armalutus. Sumy liniowe nie tylko ożywiają dolne warstwy akwarium, no i są również doskonałymi sanitariuszami oczyszczającymi podłoże od resztek spadającego na dno pokarmu. To jest kolejna z najbardziej popularnych rybek z rodziny kiełsowatych. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Sumy liniowe pochodzą z południowej Ameryki, występują w wodach wolno płynących i stojących, w strumieniach i bagnach, do rzeki Amazonki, w Peru, Boliwii i Brazylii, do rzeki Orinoco, w Kolumbii i Wenezueli, Rio Esquebo, w Guanie oraz do rzeki Rio Toscanti i Rio Parnaíba. Po raz pierwszy gatunek opisał Carl Linney w 1758 roku. Początkujący akwariści mogą zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ sumy liniowe są rybkami niewymagającymi i bardzo wytrzymałymi. Sumy liniowe prowadzą nocny tryb życia. Wówczas polują i żerują. W ciągu dnia lub jasnym oświetleniem ukrywają się, kopią norki w podłoże lub chowają się w zakamarkach akwarium. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla 8 rybek powinno być powyżej 160 litrów. W akwariach dorastają do 15-18 cm, płotność osiągają w wieku 11-12 miesięcy, żyją do 12-15 lat. Sumy liniowe mają typowy dla sumików cylindryczny kształt ciała z dużą głową i dużymi oczami posadzonymi po bokach głowy i spłaszczonym brzuchem. Mają duży otwór gębowy z dwoma parami na dolnej i jedną parą na górnej szczęce długich wąsików. Mają czarne ciało z trzema białymi lub jasno-beżowymi poziomowymi pręgami, które z wiekiem bledną i z jasnym podbrzuszem. Wzdłuż linii bocznej, na pletwach perściowych i grzbietowej i na górnej części pletwy ogonowej są wystające kolca. Luski przekształcone w pancerz. Rozróżnienie płci nie jest łatwe. Dojrzałe samice są szersze od samców. Preferują duże akwaria o pojemności od 120 litrów z licznymi kryjówkami i korzeniami, skalami z łagodnymi krawędziami, ponieważ lubią wciskać się w różne szczeliny. Z ordów w akwarium powinny się znajdować doniczki, w których rybki często odpoczywają. Dno powinno być wysypane gruboziarnistym piaskiem lub żwirkiem o łagodnych krawędziach. Tylna i boczna części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast w przedniej części powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, małe ceramiczne doniczki, rurki PCV, groty z łagodnymi krawędziami. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-29, pH od 6 do 7, GH od 8 do 12. W naturalnym środowisku sumy liniowe odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, mięciakami, larwami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami opadającymi na dno. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Ze względu na to, że sumy liniowe prowadzą nocny tryb życia,
Rybek lepiej karmić wieczorem, kiedy oświetlenie będzie wyłączone. Sumy leniowe nie mogą być trzymane wraz z małymi rybkami, których mogą potraktować jako pokarm. Odpowiednim towarzystwem będą ryby o podobnych rozmiarach. Rozmnażanie. Rozmnażanie sumów liniowych jest trudne. Obecnie rozmnażane w dużych farmach rybnych w Azji Południowo-Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonu. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Miłego oglądania. Dziękuję bardzo. Do widzenia.